Pierwszy etap w zasadzie jest na ukończeniu już. Tutaj widać te bloki, przy których jesteśmy, to są bloki pierwszego etapu. To jest 5 bloków mieszkalnych, 179 mieszkań, ale także jest jeden blok mieszkalno-usługowy, gdzie będzie żłobek i biblioteka. Do końca tego roku, zgodnie z harmonogramem, mamy tę inwestycję zakończyć i oddać. Trzeba się spodziewać, że na początku przyszłego roku pierwsi lokatorzy tutaj się sprowadzą. Z nowych rzeczy, no jak widać, wykonawca jest w trakcie realizacji placu zabaw. To będzie plac zabaw ogrodzony, 160 metrów kwadratowych. W zasadzie można powiedzieć, że to będzie jedyna ogrodzona przestrzeń na tym osiedlu, dlatego że całe osiedle nie będzie ogrodzone. Będzie dostępne także dla innych użytkowników, innych mieszkańców okolicy, więc ten plac zabaw będzie służył także mieszkańcom sąsiedniego osiedla, podobnie jak miejsca postojowe. W środku mieszkania są wykańczane w tej chwili, są wyposażane. Jeśli chodzi o standard wykończenia, on jest inny niż ten tak zwany deweloperski w blokach komunalnych. W zasadzie ściany są wymalowane, położone są płytki, jest piecyk gazowy albo elektryczny, są łazienki wyposażone, są kontakty przykręcone, więc w zasadzie użytkownicy po uzyskaniu umowy z miastem mogą się do takiego lokalu wprowadzać.